Wesołych świąt, nie? No okej, siemanko, z tej strony Enzi i witam was dzisiaj w tym świątecznym dniu na przeglądzie modyfikacji. I modyfikację, którą chciałbym wam dzisiaj przedstawić, delikatnie wiąże się ze świętami i w zasadzie nie ma żadnego akcentu takiego świątecznego. W zasadzie... sobie w ogóle nie pasuje za bardzo do świąt. Ale chodzi o to, że dzisiejsza modyfikacja nazywa się Furbymania, czyli jest to modyfikacja, która będzie dodawała nam te śmieszne, elektroniczne zabawki, interaktywne zabawki, które wydają różne dźwięki, robią kupę i tak dalej. Podejrzewam, że wielu z was dzisiaj znajdzie takiego Furbiego pod choinką. Jeżeli ty znalazłeś, to napisz mi komentarz, bo może być to fajny akurat zbieg okoliczności. No i słuchajcie, przejdźmy do samej modyfikacji, co ta modyfikacja dodaje do naszej gry i co te Furbiki dają, bo Furby samo w sobie jest ogólnie zabawką. Kiedyś był film bodajże o tym, nie pamiętam jak się za bardzo się nazywał, ale był na stówę. Więc na tej podstawie została stworzona ta zabawka. A w Minecrafcie jest to bardzo, ale to bardzo przyjazne i pomocne stworzonko. Słuchajcie, jak się kraftuje takiego Furbiego, bo jego możemy sobie skraftować. I gdy mamy już takiego powiedzmy Furby kontrolera, którego kraftujemy sobie z takich rzeczy, ze złota, redstone'u, ponieważ nasze Furby bardzo lubią redstone, i silikon, jeżeli mamy przy sobie dodatkowo. Silikon możemy sobie przepalić, używając redstone'u połączonego z piaskiem, a taki redstone tworzymy w ten sposób. Trochę pokomplikowane, w każdym razie nie jest to aż takie trudne, żeby stworzyć sobie takiego Furbiego. No i w zależności od tego, na przykład jakich użyjemy sobie wełn, taki stworzy nam się Furby. Jako że ja sobie po prostu z góry stworzyłem tego Furbiego, to będzie wszystko randomowe i mój Furby będzie dziwnie kolorowy i powiem wam, że ja chyba nie chcę takiego Furbiego, więc ja sobie go po prostu zabiję. Przy okazji pokażę wam, co z takiego Furbiego wypada. A z takiego Furbiego wypada nam redstone i jasnozielona wełna. Oczywiście w zależności od tego, co taki Furby nam... jaki Furby nam się stworzy, tak? Dobra, stworzę Furbiego. Wychodzi na to, że chyba tylko takiego będę mógł mieć. Nieważne, słuchajcie. Żeby mieć takiego Furbiego i chyba nim sobie sterować, potrzebujemy redstone'u i żarełka. Bo jeżeli użyjemy na takim Furbim bloku redstone'u, oj, on dostaje taki śmieszny pasek. On poszedł spać? Furby! Ziom! To naprawdę poszedł spać. Elo, ej, ziom B. Ja dam ci redstone'a. Chcesz? Nie mogę cię trafić. A jak ci zrobię z drugiego Furbiego? Czekajcie, bo można, wiem, że zrobić dwóch Furbich. I jeżeli na przykład da się im redstone, czy jakoś tak, to robią się małe Furbiki. Normalnie się mogą rozpładniać, nie? Fuj! Ale się zesrał! Patrzcie, co ja mam w ekwipunku. Mam kupę po. Fuck. One są strasznie głośne. Gdzie to jest? To było to? Przez co mogę sobie uciszyć? Nie, ale... kurczę, cicho! Ziom! Chodź cicho! Już? One są tragiczne, wam powiem. Będą nam teraz strasznie hałasowały. Ja tego Furbiego sobie nie oswoiłem, ale bym chciał. O, i jest elegancko. Mogę mu dać jabłuszko. I on takie jabłuszka mi wywala, a mi daje nudności. To chyba przez to, że... o, fuck! Dałem mu jabłko, nie? Ty, on zwymiotował. Aż się w głowie kręci od tego. O Jezu. Teraz wiem, że Furbiemu nie można dawać jabłek, bo te jabłka źle wpływają na jego... żarcie, czekajcie, ja nie mogę tak grać, bo kurczę, zaraz mi się ktoś przed ekranem zwymiotuje. Wypiję mleko, bo może być grubo.
Ogólnie, słuchajcie, jeżeli damy takiego redstone'a swojemu Ferbiemu, to on zacznie się rozmnażać. Tylko nie wiem, czemu to jakiejś śmiesznej animacji nie było. W każdym razie, możemy to pominąć i przejdźmy do tego, co mówiłem wcześniej. A chodzi o to, że mówiłem, iż owe Ferbiki są przydatne. I to nawet bardzo, słuchajcie. Mamy coś takiego jak instrukcja dla naszych Ferbich. I mamy instrukcję wyścigu, one będą mogły się ścigać ze sobą, do tego mamy przygotowany tor, który możemy sobie na spokojnie rozłożyć. Ja wam zaraz pokażę, jak to działa, tylko czy one będą chciały się ścigać, to wątpię. W każdym razie mamy takie śmieszne tory i nasze Ferbi będą się potem ścigały, chyba. Tak mi się wydaje. Zaraz wezmę sobie jednego Ferbiego i spróbuję. Chodzi o? Aha, muszę sobie jeszcze wziąć tą instrukcję do wyścigu. Chodź, Ferbi. One śmiesznie sobie śpiewają. Ja muszę mu to dać. Nie wiem, w sumie. W każdym razie jakoś tak to działa, bym musiał trochę dokładniej poczytać, bo akurat na tym się za bardzo nie zastanawiałem, w jaki sposób właśnie działają wyścigi. W każdym razie coś takiego, by stworzyć sobie instrukcję do wyścigów, kraftujemy przy pomocy cukru i przy pomocy zwykłej instrukcji, którą kraftujemy przy pomocy tego i przy pomocy silikonu, który kraftujemy w ten sposób, przepalamy go sobie i potrzebujemy jeszcze redstone połączony z piaskiem. Najdłuższa chyba tutaj łańcuch craftingu, jaki chyba przedstawiałem. W każdym razie, słuchajcie, nasze Ferbi mogą także wykopywać nam diamenty, mogą wykopywać węgiel, żelazo, szmaragdy. Mama! Halo, mamo! Jak chcesz, jestem w trakcie nagrywania, mama, nie mogę, wiesz? No, nic się nie stało, chociaż tyle, że przeprosiłaś. No dobra, bo widzowie czekają, no. Pa. O, dobra. Mama kupi mi szarlotkę na święta. Super. Jestem zadowolony, lubię szarlotkę. Włączmy sobie dzień. I słuchajcie, pokażę wam, jak to działa, jeżeli chodzi o wykopywanie przez naszych Ferbich na przykład diamentów. I jak to się kraftuje. Taka instrukcja będzie kraftowana w ten sposób, że potrzebujemy tego blanka z instrukcją, który pokazywałem wcześniej, jak wygląda crafting. Plus po prostu diament. Okej, słuchajcie. I gdy damy taką instrukcję Ferbiemu, to co on robi? On od razu wykopuje nam zejście na dół. Pasuje się kawałek. No i słuchajcie, możemy sobie tędy zejść. Ja oczywiście sobie spadnę, no bo mam game moda, więc nie zginę. I co? Spadamy sobie w dół. Tylko, przepraszam bardzo, ja ci dałem instrukcję do diamentów, ziom. A ja tu diamentów nie widzę. Gdyśmy sobie to rozkopali wszystko naokoło. Możliwe, że ten Ferbi po prostu nie jest aż tak genialny, jakby chciał być genialny. Aczkolwiek jest tutaj gravel, więc podejrzewam, że gravel mógł zasłonić kawałek tego wykopaliska, które znalazł. Zobaczcie, że nawet pochodnie tutaj poukładał. I gdy dojdziemy sobie do tego miejsca, mamy wykopane dwa diamenty, więc nasze Ferbi naprawdę są bardzo przydatne moim zdaniem i ja takiego Ferbiego chętnie dodałbym sobie do wiejskiej przygody. Możecie napisać mi w komentarzu, co o tym myślicie. Ja jeszcze pokażę wam inne tutaj, na przykład jak się wykopuje szmaragd. Pokaż mi. W ogóle jak on to szybko robi, nie? Ale bardzo przydatna sprawa, wam powiem, naprawdę. I zobaczcie, szmaragd był dosyć blisko. Chyba gdzieś tu. A nie, tu był diaks, więc to sobie pominę. A ten ziom wszedł tutaj. Ferbi, gdzie ty polazłeś? Ziom? Najgorsze jest to, że jak gravel nam spadnie tutaj na ziemię, to ciężko już nam się wtedy odnaleźć. Kurczę, jakie on korytarze zrobił. O. Super wymyślił, nie? Przejście z lawą. Ferbi, jesteś genialny po prostu. I no, obkopał tutaj wszystko naokoło jeszcze koblem. Więc bardzo fajnie. Ferbi naprawdę myślą nawet, bym wam powiedział. Dobra, dostajemy się jakoś do góry. Powiedzmy, że zrobię to w ten sposób. Chyba będzie najszybsze. Przez moment będzie czarny ekran, ale trudno, jakoś chyba muszę się sobie dostać. Okej. Co się, że jesteśmy poza domem, a nie na przykład w domu, nie? Czy jeszcze jakieś tutaj były instrukcje na przykład? Redstone może znaleźć lapis lazuli i tak dalej. I w sumie dużo więcej, nic z tego nie ma. I słuchajcie, co możemy zrobić sobie z taką kupą, którą wykopie nam
Ferbi. Oczywiście, słuchajcie, tutaj mamy jeszcze takie wandy, to za moment wam pokażę, bo sam w sumie nie wiem, co to jest. Mamy jeszcze złe ferbiki, które też wam pokażę, bo sam jestem ciekawy, jak one wyglądają. W sumie nie patrzyłem ich wcześniej. Mamy Wither Ferbi Skull, czyli taki mały jakby szkielet tego ferbiego, który jest Witherem. To chyba chodzi o to, że jeżeli taki ferbi nam zginie, to po prostu coś takiego się wytwarza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, lećmy na tył domu, gdzie pokażę wam, co się robi z kupy, tak naprawdę. Generalnie nie polecam wam robić różnych rzeczy z kupy, bo ten ferbi już w tej kupie się prawie zakopał. Ale gdy mamy 9 takich kup, możemy sobie zrobić blok kupy, który działa tak jak redstone, mi się wydaje. Zaraz wam pokażę i sprawdzimy to razem, czy faktycznie tak jest. Jak to można na przykład sprawdzić teraz tylko. No, w każdym razie, jak widzicie, prąd daje, tak więc kupa ferbiego daje nam prąd. Idealnie, fajnie kupić takiego ferbiego, podłączyć go sobie pod telefon i go sobie ładować, i najlepiej jego kupą. Okej, co mamy dalej? Kolejną rzeczą, wszędzie mi nasrali, ty. Ile tego tutaj jest w ogóle? Wali te kloce jak... Masakra. Dobra, co tutaj jeszcze było? Mieliśmy te właśnie moby, które możemy sobie za moment stworzyć. Pokażę wam, jak one wyglądają. Dobra, zaczniemy sobie od Wither Ferbi. To nie będzie to samo, co pokazywałem wam wcześniej. Włączę sobie tylko jeszcze poziom trudności, całe szczęście jest. I taki Ferbi ma 300 HP. I zniknął mi, a nie, jest tutaj. Nie, te ferbi są jakieś dziwne, wszystkie ciągną do ścian w ogóle. Oha, poszedł spać w tym momencie, tak naprawdę mi się wydaje. Nie zniszczę go. O, ma za dużo HP. Ty, nawet te złe ferbiki walą kloce. Masak, cały dom mi rozwali. Won, ziom. Niech on sobie stąd leci, bo mi zniszczy doma. Nie będę miał cię wam pokazywać modyfikacji. Konia mi atakuje. To są złe stworzenia. Nie no, ciężko będzie mi go zabić. Czekajcie, miałem tutaj tego Wanda jeszcze. Monster Killer. O. I ten Monster Killer przydaje się do tego, żeby od razu takiego ferbiego zniszczyć. A takiego Monster Killera, takiego Wanda tworzymy sobie właśnie w ten sposób. Przy mocy patyka, czaszki szkieleta, co już jest trochę trudniejsze do zdobycia. Plus tego jego silnika, żeby działał. Ale trochę syfu mi tutaj narobił, wam powiem. I tych monsterków nie możemy sobie skraftować. One się prawdopodobnie będą pojawiały randomowo w naszym świecie. Kolejną postacią będzie Mega Ferbi, czyli naprawdę ogromny Ferbi. Game Mode 0. Czy taki Ferbi mnie atakuje? Nie, taki Ferbi mnie nie atakuje. Będzie dla mnie przyjazny. I się taki Ferbi podpalił. Fuck. Czy takiego ferbiego mogę sobie oswoić tak jak tamte? Jestem ciekawy. Tak, mogę. I go nawet oswoiłem. Słuchajcie, i taki ferbi też prawdopodobnie będzie mógł mi wykopywać różne rzeczy. No bo działa tak jak wszystkie inne. Tylko wiadomo, jego kupy będą większe, nie? Logiczne. Dobra, słuchajcie, kolejną postacią będzie skeleton ferbi, czyli szkielet ferbiego, który niestety będzie palił się, gdy jest jasno. Więc stworzymy go sobie tutaj. I jest on wielkości zwykły... Won. A, tego go nie zabiję, no bo niestety on jest pozytywny. Ale jak widzicie, Mega Ferbi jest bardzo pozytywną postacią i gdy widzi złą postać, chyba ją od razu atakuje. Tak jest, czy nie jest? Jest. Strzela! Wy to widzicie? On strzela z łuku tyłkiem. Dobre są te ferbi, nie powiem. Okej. Okay. Tylko on mi trochę przeszkadza w tym wszystkim, bo nie mam jak wam pokazać postaci, no bo on mnie zaraz zabija. Dobra, mamy Ferbiego jako zombiaka, który ma 20 HP tak jak zwykły zombie i wydaje nawet takie dźwięki jak sam zombie. Zabijemy go tym Wandem. I przy okazji, gdy go zabijałem, to jeszcze się zesruł. Super. Mamy Creeper Ferbi, który prawdopodobnie będzie jeszcze wybuchał, gdy nas spotka. To są takie same postacie, takie same wybuchy, takie same obrażenia, co zwykłe moby tak naprawdę. Tylko ich wizualny tutaj wygląd się zmienił. Dobra, mamy jeszcze Spawn Enderman Ferbi. Czy na tych troszkach wygląda idealnie. To jest taki przykład
ludzi na siłowni, którzy ćwiczą łapy, ćwiczą klatę, a nie ćwiczą nóg i potem wyglądają takie bociany, nie? To jest właśnie taki bocian typowy. Dobra, słuchajcie, mamy ostatnią już postać, która nazywa się Ferbigast. I do tego włączę sobie Game Mode 0, no bo nie Game Mode 0, tylko Game Mode, Mode 1. I włączę sobie Noc. No bo wiadomo, to jest Gast, więc on nie będzie pod jakimś dachem w cieniu, tylko będzie sobie latał, więc... Słuchajcie, ten Ferbi wygląda naprawdę kozacko i ma tylko 10 HP, nie wiem czemu. Ziom, ty lecisz do nieba, ty wiesz o tym, czy tak nie za bardzo? Ale wygląda naprawdę fajnie ten Ferbi. A czy da się go oswoić? Ja bym chciał naprawdę. Nie, nie da się chyba, nie? Bo ja bym wtedy z nim sobie na spacery chodził. A tak to co? Płaczący Ferbi, to niesamowite. No zabijmy go sobie, co by tak nam nie latał tutaj w powietrzu? Dużo rzeczy z niego nie wyleciało. No i słuchajcie, mamy jeszcze inne trzy różdżki. Trochę długi będzie ten przegląd modyfikacji, no ale co z tego, są święta, to będzie taki prezent ode mnie, naprawdę... No, super prezent. 5 minut materiału dłużej. Wow. Słuchajcie, gdzie są te różdżki? Tym razem pokazałem wam całą modyfikację, dosłownie całą, ze wszystkimi tutaj szczegółami, więc za to należy się łapka w górę. Jeżeli chcesz dać mi prezent na święta, taki od siebie, to też możesz dać mi łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, nawet możesz sobie wejść na fanpage'a i go też zalajkować, naprawdę fajnie by było. Creeper, już widzę, że się ściga. Dobra, słuchajcie, co my tutaj mamy? Mamy copy wand, który craftujemy w ten sposób. Potrzebna jest do tego netherowa gwiazda. I żeby sobie użyć czegoś takiego... Woo! Słuchajcie, jak sobie klikniemy na to na przykład... Ziom, ale czemu akurat kobel? Jak ja nie chcę kobla. Możemy sobie kopiować. Ogólnie jest to trochę słabe. Ze względu na to, że... To takie jakby cheaty trochę, Sony. A jak wezmę sobie innego takiego wanda i najpierw sobie nim kliknę na bawełnę, to w tym momencie... Wow, wszędzie będzie mi kopiować coś takiego. Ej, słabo! To faktycznie jest jak taki... jak taki... cheat, nie? Ej, patrzcie. I normalnie... Co to stworzył? Jak to kopiuje w ogóle? O co tu chodzi? Całą chałupę mi rozpieprzy. Znaczy ja sam sobie rozwalę, ale nieważne. Masakra, jak to... Ja nie ogarniam bardzo, jak to jeszcze kopiuje. Ale pomijając to, przejdźmy dalej. Z mojego domu i tak już niedużo zostało, w zasadzie nie wiem, czy to jest dom, czy co to jest. Czy nawet nie wygląda to za bardzo jak dom. I słuchajcie, mamy Ground Lever. Czyli craftujemy w ten sposób i jak to będzie działało. Aha. Gdy sobie używamy czegoś takiego, taki Ground Lever, po prostu będzie nam wszystko równał wokół nas. Jak widzicie, usuwa trawę, usuwa wszystko do tego jednego poziomu. A gdybyśmy kliknęli sobie tutaj, to będzie nam ścinał też ziemię. Więc taki cheat trochę. Szkoda, że można to skraftować naprawdę, bo lipa wam powiem. I co mamy jeszcze? Mamy house wand, który kraftujemy w ten sposób, przy pomocy jeszcze drzwi, drewna, kobla oczywiście. I co z tym możemy sobie zrobić? Czy musimy sobie coś skraftować, skopiować? Aha, nie, po prostu to nam stawia dom. O to wychodzi. Jaki duży ten dom w ogóle. Za każdym razem jest inny? Czekajcie, zaraz chcę to sprawdzić. Za każdym razem jest coraz większy, wam powiem. A da się taki jeszcze większy? Nie, dobra, randomowo się chyba tworzy jednak. Co w takim domu możemy znaleźć? Schody. I creepera. Creepera też tam tworzy. I coś to jeszcze będzie? Nie, niestety nie. Po prostu taki domek. I tak jak już wam pokazywałem wcześniej, Monster Killer craftujemy w ten sposób i po prostu on nam od ręki zabija te złe potwory. Tak więc to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pokazałem wam wszystko, co było w tej modyfikacji. Przy okazji zniszczyłem sobie dom, ale nieważne. Mam save'a, więc po prostu sobie skopiuję i go wrzucę. Tak więc... Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Przy okazji, jeżeli jeszcze jesteście przed Wigilią, to chciałbym wam życzyć wesołych świąt, spokojnych, bardzo fajnych prezentów.
pod choinką, no bo to chyba jest jedna z takich ważniejszych rzeczy, nie? Tak więc, słuchajcie, chciałem, żebyście miło sobie spędzili tą Wigilię z rodziną, tak więc jeżeli teraz oglądasz mój materiał, a obok w pokoju siedzi rodzina przy stole, to sobie wyłącz ten materiał, obejrzysz go sobie potem i leć do rodziny i sobie razem z nią spędź tę chwilę, bo taka chwila zdarza się tylko raz w roku, nie? A mnie możesz włączyć zawsze. Tak więc słuchajcie, piszcie komentarze, zostawiajcie łapki, subskrybujcie mnie już teraz, wbijajcie na fanpage'a i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa pa i wesołych świąt.